Historia pierwsza Akcja dzieje się w dzień któregoś naszego meetupu w Poznaniu, podczas tej trasy, kiedy razem z Kasią podróżowaliśmy po Polsce i mieliśmy takie duże spotkania z widzami. Wypiliśmy sobie tego wieczoru troszkę alkoholu, bo wtedy jeszcze piłem alkohol. No i byliśmy na rynku w Poznaniu, zaczepili nas jacyś ludzie, oni nie wiedzieli jakby kim my jesteśmy, my nie wiedzieliśmy kim oni są. No i tak sobie imprezowaliśmy z nimi. Pamiętam, że wtedy z Kasią śpiewaliśmy piosenki z Disneya na rynku i właśnie dlatego wydaliśmy się tym ludziom sympatyczni. Poszliśmy do jakiejś takiej dyskoteki na rynku, że ludzie z Poznania, jakim mówię nazwę tego miejsca, to się krzywią. Ja nie pamiętam, jak się to miejsce nazywało, ale to takie dyskopolowe trochę było miejsce. No w każdym razie weszliśmy tam, mnie obiegło trochę ludzi, e, ludzie ze mną rozmawiali. No i jeden z tych kolesi, a, bo to, to było śmieszne. W ogóle jednego gościa z tej ekipy nazywaliśmy człowiek guma, bo on jego takim trikiem imprezowym było takie, wiecie, limbo, że on tak się wyginał do tyłu. I, no i nazwaliśmy go tak między sobą Człowiek Guma, to nie jest jakieś super ważne W tej historii No ale stałem tam sobie owinięty wianuszkiem ludzi I podchodzi do mnie inny koleś z tej ekipy I mówi, czy chcę tutaj zostać Czy wyprowadzić mnie Czy wziąć od tych ludzi, nie? Ja powiedziałem, no nie, no jeszcze tu sobie postoję, porozmawiam Poczekaliśmy z dwie minutki Zapytał mnie ponownie, czy już wystarczy, nie? Tutaj tam, nie wiem, ludzie robili sobie zdjęcia ze mną i ten Ja mówię, no w sumie Można by ten, no nie wiem jak za bardzo tutaj Się stąd wyrwać i ten koleś Takim mega fachowym ruchem. Kładzie mi rękę tutaj, odgarnia ludzi drugą ręką i jak w masło przez ten tłum. Pff. Ja taki jestem w ogóle, wow. Mówię mu, zajebiście sprawnie i to poszło, nie? Normalnie to ja bym tam 5 minut w ogóle przepraszam, że muszę iść i tak dalej, i tak dalej. On to fachowo, kulturalnie tak, przepraszamy, przepraszamy. Mówię, wiesz co robisz? On mówi, taką mam pracę i wyciąga legitymację biura ochrony rządu. <laughs> Śmieszna historyjka numer dwa. Kilka lat temu w Zapytaj Beczkę zrobiłem taki sketch, który opowiadał prawdziwą historię tego, jak poszedłem do sklepu z odzieżą ochronną w Krakowie, żeby kupić e, taki fartuch sanitariusza. Jak. No i pani, która wtedy stała za ladą, popatrzyła na nas i powiedziała, co, na imprezę techno idziecie? Wy idziecie na technoparty? Mm. Głupia kobieta, jestem artystą. E, kupowaliśmy kostiumy do spektaklu teatralnego, który reżyserowałem. Artystą rejwu. Kilka lat później, jak przysyłaliście nam tutaj listy i paczki do Tokio, dostałem list od pani Ewy, która przyznała się już w pierwszej linijce listu do bycia tą głupią kobietą. Pani Ewa, która prowadzi ten sklep z odzieżą ochronną przy ulicy Batorego, tylko że on chyba gdzieś już się przeniósł, tak? Nie wiem. W pani Ewa wykminiła, że to byłem ja te lata temu, i została stałym widzem takim naprawdę stałym widzem. Pani Ewa komentuje tutaj bardzo często, zawsze staje w mojej obronie i tak dalej. Była nawet na naszej premierze Rikczu na Auditorium Maksimum w Krakowie w grudniu tego roku, więc poznaliśmy się osobiście po latach. Jeśli ta historia nie rozgrzewa waszych serc, to nie wiem, co rozgrzeje. Śmieszna historyjka numer 3. Tym razem akcja dzieje się w Tokio. E, stoję sobie pod Family Martem na takiej głównej ulicy. Jest godzina 14, środa no, generalnie nic. E, bardzo spokojny moment w życiu Tokio. Piję sobie kawkę, środek dnia i ja się chiluję. Podchodzi do mnie koleś, taki w zielonej koszulce polo, taki troszkę czerwony na, na gębie, <laughs> taki troszkę dresikowaty. Sympatyczny, ale tak nie wiedziałem za bardzo, troszkę mi się strygrowały takie odczucia, takie polskich osiedli, nie? Podchodzi do mnie i zagaduje do mnie, Ej, ziomek, którą masz godzinę? W sensie po polsku, nie? Ja sobie tam stoję i tak trzy sekundy muszę przeprocesować, co się właśnie odjebało. W sensie stoję w centrum Tokio i koleś do mnie zagaduje po polsku, pyta mnie, jak mam godzinę? W sensie, czy on chce mi ukraść telefon, czy, czy po prostu. No sprawdziłem, mówię tam 14, coś tam nie. On się na mnie patrzy, odwraca się i woła kogoś: Ej, mówiłem, że to jest ten ziomek z YouTube. A. Okazało się, że to Polak z dziewczyną, którzy oglądali jakieś tam moje filmiki o Japonii i chcieli zagadać. I tak akurat wymyślili, że w ten sposób to się uda. Oni nie za bardzo wiedzieli, kim ja jestem i czym ja się zajmuję, bo przez mój kanał przewalają się też takie osoby, które na przykład szukają informacji o tym, jak jeść sushi, nie? Albo jaki Niku, albo coś tam, coś tam. Jakieś takie podstawowe informacje na temat Japonii, które to filmy ja zrobiłem 5 lat temu. I to są osoby, które nie interesują się w ogóle Krzysztofem Gąciarzem, tylko po prostu uzyskały pewne informacje, i potem, jak są w Tokio, to mnie poznają, że: ej, to ty robiłeś ten taki filmik o Ramenie, nie? Więc to się również zdarza. Historia następna. Już mi się pomyliły numerki. Czwarta? To jest znowu Poznań. Nie wiem co z tym Poznaniem, zawsze tam jakieś ciekawe przygody mnie spotykają. Przechodzę sobie przez ulicę w centrum Poznania, przejeżdża w pobliżu radiowóz, Zrobił. Ja cały posrany, nie? Podskoczyłem, przebiegam do końca, ten... odwracam się w stronę radiowozu, a ten tam, a tam policjant w ogóle wys... wystawiony przez okno w ogóle... Kiedy zapytaj beczkę! Bardzo coś podobnego zdarzyło mi się niedawno. To był chyba grudzień yy, zeszłego roku albo styczeń tego roku, już jak byłem jeszcze w Warszawie. Wracałem z imprezy, troszkę taki zmęczony. Przejeżdża przede mną radiowóz. Zatrzymuje się przede mną. <noise> Otwierają się drzwi i ze środka wygląda policjant. Panie Krzyśku, może podwieźć. <noise> Panie władze, proszę mnie nie straszyć. Znaczy, nie, że ja, bym, ja bym coś miał na sumieniu, tylko tak po prostu, no. <noise> Można się wystraszyć, nie? Czy nie? <laughs> Bardzo pozdrawiam panów policjantów, to mam nadzieję, że kiedyś pojedziemy razem na przejażdżkę. Następna historia zdarzyła się trochę na oczach widzów vloga i chyba o tym mówiłem, ale to już takie zamieszkłe czasy, że pewnie nikt z Was tego nie pamięta. Otóż kiedyś jadłem sobie jakieś tam chiperki czy coś takiego porównywalnego, jednocześnie zgrywałem dane e, z e, drona, chyba, bo to chodziło o to, że miałem kartę microSD. I no i tak sobie jem chrupię, i w pewnym momencie zorientowałem się, że połknąłem kartę pamięci. Naprawdę, to brzmi jakbym to wymyślił, ale po prostu miałem ten odruch jakby jedzenia czegoś, nie? Tak na nieświadomce i po prostu miałem tą kartę micro SD, wziąłem ją jakoś, nie wiem, z chipsem czy bez i przełknąłem. Wydaje mi się, że miałem taki w ostatniej chwili, że miałem chyba taki przebłysk świadomości, że wziąłem kartę pamięci do ust i mogę jej jeszcze nie przyłykać albo mogę przełknąć. I chyba przez ten ułamek sekundy część mnie wybrała tę przygodę. <laughs> Jak to opowiadam ludziom, to dużo ludzi mnie pyta. No wiecie co, nie? No, wszyscy pomyśleliście o tym samym. Czy próbowałeś tę kartę pamięci odzyskać? Powiedzi brzmi nie. Jakieś nie. Nie byłem w stanie. Myślę, że gdyby tam były jakieś mega ważne rzeczy, jakiś komercyjny projekt dla klienta czy coś. No to, no to spróbowałbym. Okej, okay, no wziąłbym to na klatę. Ale nie, to były jakieś mało istotne dane, więc no, trudno. Zatrzymać program. Wow, wow, wow. Bonusowa historia. To jest coś kompletnie innego niż bonus meme. Ta historia, którą powiem jest chyba w książce Rozum i Godność Człowieka, ale jest to zdecydowanie jeden z najbardziej popierdolonych momentów yy, mojej interakcji w ogóle z ludźmi, yy, w pozycji, w której się znalazłem w życiu. Rzecz dzieje się w Krakowie, jestem sobie na festiwalu muzycznym Unsound, podchodzi do mnie pewien koleś i mówi Krzysiu, musisz to zobaczyć. Um, Mój kolega ma twoje zdjęcie na sutku. Pomyślałem sobie co? No ale poszedłem, nie? <laughs> no, w sumie, kto by nie poszedł? W sensie to brzmi intrygująco. Więc zabrali mnie do tego kolegę i patrzę, e, i ten koleś miał, no w sensie, miał jakiś taki klips założony na sutek i z tego klipsa y, sterczało zawieszone na nim takie wytargane z papierka zdjęcie mnie, dowodowe zdjęcie mnie. I to nie było po prostu normalne. Zdjęcie mnie. cofnijmy się w czasie o dwa lata. Jest znowu rok 2017, nasze meetupy z fanami. Jakoś niedawno przed przylotem do Polski robiłem sobie zdjęcia z japońskiego automatu do dowodu czy wizy. No takie zdjęcia dowodowe, nie? One zazwyczaj się drukują na takich arkuszach po 6 czy 8. Potrzebne mi były dwa, więc resztę dałem Kasi i Kasia uznała, że śmiesznym pomysłem jest rozdawać je losowym ludziom, jak jesteśmy w Polsce na zasadzie. O, masz tutaj w ogóle, masz tutaj to, masz tutaj zdjęcie Krzysztofa. I to chyba było w klubie Szpitalna w Krakowie, gdzie byliśmy sobie na imprezie, Kasia nie miała złotówki za szatnie, ale wiedziała, że jakby osoba, która stoi na szatni jest jakby... w jest Kasia, nie? Kasia mówi, słuchaj, nie mam złotówki, ale mogę ci dać zdjęcie Krzysztofa. I to było dokładnie to zdjęcie. Ja nie wiem, co się działo z tym zdjęciem w osi czasu. Pomiędzy tym, jak Kasia przekazała je szatniarzowi na szpitalnej oraz tym, jak znalazło się wiszące na sut sutku na festiwalu Unsound pewnego człowieka kilka lat później. Domyślam się, że ono zmieniło właściciela kilka razy. <grytania> Zostało też trochę potargane w pewnym momencie. Ale to było fizycznie to samo zdjęcie. I pomyślałem sobie, wow. Tych zdjęć rozdanych losowym ludziom przez Kasię w 2017 roku jest w Polsce jeszcze ze 4. Sporo takich historiek razem z Bartkiem, spisaliśmy w książce pod tytułem Rozum i godność człowieka, którą możecie sobie kupić na stronie Rikcz.co co wywiad rzeka ze mną prowadzony przez Bartka. I właśnie też na temat RICCZ-u chciałbym troszkę zakończyć. To jest coś, o czym wiele z Was wie, ale ilekroć ja sobie o tym przypominam, to sam nie mogę w to do końca uwierzyć, to znaczy. Na początku grudnia zeszłego roku wychodziła płyta BDOES-a opowieści z Doliny Smoków i BDOES zapostował, że jednym z elementów promocji tejże płyty był napis na Warsaw Spire, gdzie było napisane uwaga, smoki i logo smoka. My wtedy z Szymonem, moim menedżerem, jakby w ciągu kilku minut pomyśleliśmy, ej ej No jeden z większych wydatków mojego życia, nie? Zrobienie tego, kupienie tego placementu na kilka dni, ale zrobiliśmy to naprawdę. Lenny Face zawisł nad Warszawą na kilka dni. E, stał się przy okazji jakimś takim dziwnym ogniskiem dyskusji na temat przestrzeni publicznej w Warszawie, gdzie okej, okay, rozumiem, że to reklama i tak dalej, ale nie stawiajcie jakby Lenny Face'a na budynku w jednej lidze, z reklamą jakiejś tam korporacji typu Orlen. To jest, proszę Państwa, self-publishing, tylko tak dojebany, że ludzie się tego czepiają, jakby jakieś korpo za tym stało. <laughs> to był zdecydowanie jeden z highlightów mojego życia. Na ten weekend kupiłem sobie pokój w hotelu w Warszawie z doskonałym widokiem na Warsaw Spire i przez dwa dni sobie na to patrzyłem. <laughs> no i co, podobają wam się śmieszne historyjki? Jeśli chcecie więcej, łapka w górę. Jest tylko jedna. W sensie, chciałbym, żeby ich było...